i określenia i bardzo często chyba ludzie wyrażaliby się w takich słowach bardzo niewybrednych co do działań Balcerowicza, jego reform i tego, co zrobił z Polską, chociażby gospodarką w tej dobie przemian, przełomu lat 80. i 90., szczególnie na początku lat 90. Społeczeństwo jednoznacznie ocenia i oceniło Leszka Balcerowicza, Unię Demokratyczną i Unię Wolności, bo to właśnie to środowisko bez wątpienia było firmowane przez tego pana, jak również i przez Frasyniuka, i jestem przekonany, że to jest takie odgrzewanie czegoś, co już było, i próba w tej chwili, chyba nawet w trudnej sytuacji, pewnie dla opozycji, bo proszę zauważyć, Donald Tusk jest w Brukseli, Schetyna nie jest takim przywódcą charyzmatycznym, Ewa Kopacz jest osobą, o której praktycznie nikt się nie wypowiada, Ryszard Petru, osoba, która na przełomie 2016